Cześć, zapraszam Was na mój mały raporcik biegowy. Zawsze, kiedy trenuję na ślęży, obieram sobie takie szlaki albo obmyślam sobie taką trasę, której jeszcze nigdy nie pokonywałem, bądź sądzę, że da mi w kość. No więc do rzeczy. 3 razy Ślęża i Radunia, na razie raz, ale jakimi szlakami? Na tym zdjęciu widzicie część podbiegu, który występuje na zawodach 8 razy Ślęża, czyli Siła Ogra. No więc ten podbieg pokonałem 3 razy. No i tutaj muszę jednak podkreślić, tak jak zawsze, bez zatrzymywania się, ponieważ jest to istotne. Co było dalej? No cześć. To jest właśnie już końcówka tego. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Tego zejścia z biegu z drugiej strony Ślęży. Właściwie z drugiej strony, to znaczy jak wchodzimy tym właściwym szlakiem turystycznym, to skręcamy przed wejściem na samą polanę w prawo i jeszcze raz delikatnie w prawo, czyli chodzi o te takie strome schody. Jak widać, nie jest to zbyt przyjazny warunek do biegania, chociaż nie wiem dla kogo i jak kto to odbierze, że to jest nieprzyjazny. No mi było chwilowo ciężko już utrzymać mocną koordynację. Mocną, dobrą, przepraszam. W środku tego strumienia, aczkolwiek udało się. Na razie.